Witamy wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Młodzi Przedsiębiorczy. Program ten realizowany jest w Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z ING Bankiem Śląskim i Fundacją ING Dzieciom. Ja nazywam się Daria Rodzik, dzisiaj występuję tutaj w roli moderatora spotkania, to znaczy, że będę się Państwem opiekować technicznie na platformie. Przepraszam, bo spojrzałam, że coś nam się nie nagrywa. Techniczną stroną. Jest też z nami pani Katarzyna Sowa, która będzie prowadziła merytoryczną część tego spotkania. Już za chwilę przekażę jej głos, ale zanim to nastąpi, wspomnę chwilę o kwestiach technicznych, jakie mamy na tej platformie. Po prawej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czatu. Mogą tam Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzące bądź zgłaszać wspomniane przeze mnie problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to ja postaram się pomóc albo w ogólnym czacie, albo już w indywidualnych rozmowach. Będę wdzięczna za... O, już widzę, że ktoś się z nami wita na tym czacie, za napisanie, czy nas dobrze widać i słychać. Na razie mnie słychać, a za chwilę już panią Katarzynę, żebyśmy mieli dobry odbiór. Nie zabieram więcej czasu, pani Katarzyno, przekazuję dowodzenia, a sama uciekam do tła i będę czuwać. Dzień dobry, dziękuję bardzo za przywitanie mnie i zaprezentowanie. Ja się... Bardzo cieszę, że mogę dzisiaj poprowadzić ten webinar i mam nadzieję, że dzisiaj powiem dla Państwa rzeczy ważne, że czegoś nowego się dowiecie. No i przede wszystkim będzie to miało dla Państwa wpływ na Państwa przyszłość. Na końcu webinaru będziecie mogli zadawać pytania, więc jak najbardziej jestem otwarta, żeby na nie odpowiadać. Mam nadzieję, że w ogóle jakieś się pojawią. Dobrze, dzisiaj naszym tematem są kompetencje przyszłości. No jest to temat bardzo szeroki. Mamy godzinę czasu, więc to nie jest jakiś duży okres czasu, ale postaram się takie najważniejsze rzeczy Wam przekazać. Pierwsza taka najważniejsza rzecz, z której należałoby zacząć zastanowić się nad pytaniem, jakie kompetencje przyszłości chciałbym rozwijać, no to na początku trzeba zapytać siebie samego, tak? Czyli jakie w ogóle ja mam tak zwane swoje supermoce, tak? Jakie ja mam mocne strony. Nie wiem, ktoś z Was kiedykolwiek myślał na przykład nad tym, jaką misję chciałby spełniać w życiu, tak? To jest takie może górnolotne pytanie, ale od tego właśnie zaczynają, takiego pytania zaczynają swoją pracę przedsiębiorcy, ludzie biznesu, tak? Czyli właśnie jakie problemy ja bym chciał rozwiązać, jakie ja bym chciał mieć wpływ, tak, czy na moje lokalne środowisko, czy może na szersze środowisko, tak, czyli właśnie co ja bym chciał zmienić. Nie wiem też, czy na przykład zastanawialiście się nad na przykład swoimi wartościami, tak, czyli na przykład co dla mnie jest najważniejsze, tak, czyli co ja bym chciał, co by mnie satysfakcjonowało w pracy, co ja w ogóle lubię robić, tak? Czyli tutaj właśnie proponuję Wam, żebyście postarali się przede wszystkim odkryć swoje właśnie supermoce i włożyć pracę w budowanie swojej właśnie, rozwijanie swojej samoświadomości. I nie musicie tego robić sami, tak? Nie musicie tylko na przykład z podręcznikiem czy z kartą analizować właśnie swoich wartości, to co lubicie, swoich mocnych stron. Proponuję to robić razem na przykład z doradcą kariery czy doradcą zawodowym. Mam nadzieję, że
takie osoby macie, u siebie w szkołach, albo na przykład pedagogiem, też powinien mieć takie kompetencje, żeby umieć Was właśnie poprowadzić w tym procesie doradczym, żebyście mogli właśnie poznać bliżej siebie, poznać swoje mocne strony. Możecie też spróbować rozwiązywać testy predyspozycji zawodowych, tak jak na przykład jest FRIS, takim popularnym też jest Gallup. Z takich testów, które są nieodpłatne, to jest na przykład Holland, możecie sobie znaleźć ten test w internecie i go wypełnić. Kotwice Shaina, Belbin jest też dobrym testem na poznanie swojej roli w zespole. No i oczywiście też zapraszam Was do tego, żebyście brali udział w warsztatach rozwojowych dla młodzieży. Wtedy tylko, kiedy macie tylko taką możliwość, to warto właśnie z tego korzystać, tak? Czyli pierwsze, co robimy, to budujemy swoją samoświadomość, tak? Czyli właśnie to, co nam, że tak powiem, serce dyktuje, tak? Co to jest nam bliskie, czym jesteśmy rzeczywiście dobrzy, co jest naszymi mocnymi stronami i to, na co chcielibyśmy mieć wpływ. Ok, jeżeli macie tutaj pytania co do tego działu, to zapraszam, można pisać, później na koniec będę odpowiadać. Ok, tak, też tutaj ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, jaki jest nasz dzisiejszy świat, tak? Czyli co Was tak w zasadzie w przyszłości czeka, w jakim ekosystemie będziecie się wdrażać na ten rynek pracy. Obecnie mówi się, że nasz świat jest światem VUCA. I to tak w zasadzie znaczy ten świat VUCA, tak? Ten termin jest zapożyczony z amerykańskiej armii do właśnie świata biznesu, dlatego bo uważa się, że świat biznesu właśnie trochę tak przypomina tą sytuację z wojska, tak? Na wojnie. I VUCA jest skrótem od czterech liter, od angielskich słów. Pierwsze W, czyli volatility, to jest zmienność, tak? I musimy się przygotować na to, że świat się zmienia i jedyne, co jest pewne, to właśnie to, że będzie się zmieniał, tak? I będzie się też zmieniał dużo szybciej, niż na przykład zmienia się obecnie, niż zmieniał się wcześniej. Będą się zmieniać szybko branże, będą się zmieniać szybko układy polityczne, tak? Potrzeby ludzi, więc tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, żeby właśnie być takim na zmiany otwartym i szybko właśnie się dostosowywać. Niepewność. To też może budzić właśnie takie poczucie trochę chaosu, tak? Czyli właśnie ta niepewność sytuacji, tak? Teraz na przykład mamy branże, stanowiska, które są, się bardzo dobrze rozwijają, firmy, które są gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko w różnych wskaźnikach biznesowych. Natomiast jeżeli nie będziemy zwracać uwagi na konkurencję, na to co się dzieje, nie będziemy uważni, tak, to niestety nic nie jest pewne, tak? Czyli na przykład w ciągu roku bardzo dobra sytuacja na firmie, w kraju, może się właśnie zmienić. Złożoność, czyli coraz więcej czynników będzie miało na siebie coraz większy wpływ, tak? Czyli na przykład złożoność wpływów na przykład politycznych, gospodarczych, edukacyjnych,
coraz więcej też branż będzie bardziej takich rozwojowych. I ostatnie niejednoznaczność, czyli ambiguity, czyli taka dwuznaczność, tak? Nie wszystko będzie takie jednoznaczne, tak? Oczywiście to ma swoje zagrożenia. To znaczy tutaj warto jest właśnie zwrócić uwagę na to, żeby budować swoją taką samoświadomość, ale też przygotować się na właśnie te zmienne warunki, na właśnie kryzysy, tak, czyli właśnie znaczy ten chaos właśnie może doprowadzać do pewnego takiego kryzysu, tak na zasadzie teraz wiem, kim jestem, ale nie wiem, kim na przykład będę za 5 lat, tak? Natomiast są to też oczywiście ogromne szanse, zwłaszcza dla waszego pokolenia, dlatego, bo wy nie musicie się już do tego jakby tak na nowo dostosowywać, tak? Tak jak na przykład wcześniejsze pokolenia, które żyły w wcześniejszych ekosystemach, teraz jakby wy się w tym systemie urodziliście i to jest dla was naturalne, tak? Czyli to będzie wam dużo prościej, dużo łatwiej przychodzić, no niż na przykład waszym rodzicom czy osobom, które są od was dużo starsze. Okej, okay, i to, na co tak najbardziej bym chciała zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o kompetencje, czyli taką główną kompetencję, która, którą warto się, że tak powiem, kierować w życiu bez względu na to, jaki zawód wybierzemy, czy w jakim kraju będziemy żyć, to generalnie dla siebie zdecydujemy, to jest właśnie umiejętność współpracy. Dlaczego? Dlatego, bo teraz bez względu na to, czy wybierzemy z tym drogę programisty, czy na przykład drogę menadżera, tak, czyli taką bardziej ścieżkę wpływu na ludzi, to i tak musimy pamiętać o tym, że umiejętność współpracy jest taką umiejętnością kluczową, tak, dlatego, bo będziemy musieli pracować z osobami z różnych krajów, z różnymi kompetencjami, tak? Czyli coraz częściej są takie zespoły, gdzie są osoby z różnymi kompetencjami, tak? Czyli na przykład informatyk z nauczycielem, z na przykład jeszcze jakimś inżynierem, tak? I jeszcze z jakimś na przykład innym humanistą, tak? Czyli trzeba zwracać uwagę na to, żeby budować tą swoją właśnie kompetencję współpracy. I też was zachęcam do tego, żebyście próbowali swoich sił w przeróżnych projektach, w przeróżnych na przykład wolontariatach, gdzie właśnie możecie trenować tą kompetencję współpracy. Dlatego, no bo nie ma lepszego rozwiązania, tak, niż właśnie rozwijać tą właśnie kompetencję współpracy niż przez pracę w zespole. Okej. Okay. I teraz tak. Podzieliłam takie najważniejsze kompetencje na trzy podgrupy: kompetencje społeczne, inżynierskie i poznawcze. I omówię pokrótce właśnie każdą z tych grup. Czyli tak, kompetencje społeczne, tak jak właśnie wcześniej mówiłam o współpracy z innymi, no czyli właśnie też branie pod uwagę na przykład zdania innych osób, otwartość na innych, rozumienie ich, nie trzymanie się tylko właśnie swojego zdania, ale też umiejętność właśnie słuchania innych. Przedsiębiorczość.
Tak, i tutaj przedsiębiorczość rozumiemy jako taką umiejętność podejmowania ryzyka, ale też właśnie komunikacji, umiejętność negocjowania, ale też na przykład inspirowania inwestorów w swoje pomysły, czy na przykład kontrahentów, tak, umiejętność tego zarządzania sobą w czasie. Tak, to też taki ciekawość ludzi, ciekawość świata, ciekawość poznawcza na to, co ja mógłbym zrobić, żeby właśnie odpowiedzieć na problemy moich klientów, przyszłych czy teraźniejszych. Zarządzanie ludźmi, czyli właśnie nie tylko taka kompetencja współpracy z innymi, ale też umiejętność rozwijania ludzi, odkrywania ich mocnych stron. Też na przykład umiejętność współpracy, ale też umiejętność takiego dobrego dobierania ludzi do zespołu, tak efektywnego według właśnie ich potencjału, według ich mocnych stron, według ich doświadczenia, tak, czyli też taka umiejętność właśnie coachingu ludzi, umiejętność słuchania ludzi, rozwiązywania konfliktów, też takiego wsparcia emocjonalnego, tak. I w kompetencjach społecznych ostatnia inteligencja emocjonalna. Inteligencję emocjonalną rozumiemy jako takie rozpoznawanie emocji innych, ale też rozpoznawanie emocji swoich, tak? Czyli taka umiejętność reagowania odpowiedniego na emocje innych osób, tak? Czyli właśnie asertywnie, spokojnie, też taka umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność też zarządzania swoimi emocjami, tak? Czyli też właśnie nie uleganie tymi pod zbytnim emocjami, tak? No zwłaszcza właśnie jak wybieramy tą swoją ścieżkę bardziej nakierowaną na przedsiębiorczość, tak? Czyli właśnie dbanie o swój taki dobrostan, dbanie o swoje emocje, umiejętność też na przykład opanowywania stresu, tak? Czyli właśnie wszystko, co jest związane z emocjami. Ok, następne kompetencje to są tak zwane kompetencje poznawcze. I tak, pierwszą z nich jest elastyczność poznawcza. I co rozumiemy przez elastyczność poznawczą? Ona skomplikowanie brzmi, ale to jest nic innego jak umiejętność takiego dostosowania swojego myślenia do różnych zadań i różnych sytuacji, tak? Czyli nie siedzę tylko nad jednym problemem przez na przykład miesiąc, ale potrafię szybko się przestawić, tak? Czyli mam do rozwiązania jakiś problem i później potrafię na przykład w ciągu kilku godzin zająć się rozwiązywaniem jakiegoś innego problemu, tak? Też uczy takiej tolerancji, otwartości na różne obszary rzeczywistości, na różne problemy, tak, czyli właśnie takie taka też wielozadaniowość i szybka reakcja na zmienne środowisko, tak, to też się właśnie wiąże z tym terminem WUKA, tak, o którym właśnie wcześniej mówiłam, czyli właśnie takie dostosowanie się do tych zmiennych warunków, rozwiązywanie złożonych problemów. Tak, czyli na przykład problemów, które mają wiele czynników, które dotyczą dużej ilości osób, w których musimy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników,
też biorąc pod uwagę to, że będziemy, świat jest, co coraz bardziej globalizuje się, tak? Więc też będą takie sytuacje, gdzie będziecie na przykład musieli rozwiązywać problemy osób, które na przykład w ogóle nie mieszkają w waszym kraju, tak? Czy na przykład brać pod uwagę potrzeby osób, których ciężko jest, będzie wam ciężej zrozumieć, dlatego, bo są zupełnie na przykład w innym wieku, tak? Czyli właśnie rozwiązywanie złożonych problemów. Ok, następna jest kreatywność i kreatywność, no można powiedzieć, że też elastyczność poznawcza i rozwiązywanie złożonych problemów w tym się mieści, natomiast to też jest taka otwartość, tak? Czyli otwartość, ciekawość świata, umiejętność wymyślania nowych rzeczy na podstawie właśnie tej elastyczności poznawczej i to rozwiązanie złożonych problemów często jest wynikiem kreatywnego myślenia, tak? Czyli taka umiejętność wymyślania nowych rozwiązań, nowych produktów, nowych usług, ale też taka kreatywność, powiedzmy, w normalnej codzienności, tak? Czyli powiedzmy, mam coś do zrobienia i muszę szybko reagować, tak? Czyli muszę szybko wymyśleć jakieś rozwiązanie. Nie mam czasu na to, żeby na przykład coś sprawdzić albo skorzystać z jakiegoś rozwiązania, które było wcześniej, muszę szybko coś wymyśleć. To też jest takie myślenie globalne, tak? Czyli patrzę poza schematy, nie patrzę tylko na to, co było, ale też próbuję patrzeć na to, próbuję też właśnie coraz bardziej myśleć o przyszłości. I krytyczne myślenie to jest takie poddawanie, że tak powiem, pod wątpliwość, burzenie statusu quo, tak? Czyli coś jest teraz, na przykład jest jakaś teoria, czy jest jakieś rozwiązanie, ale może jest możliwość na to, żeby na przykład stworzyć coś nowego, albo na przykład to jakiś stan, który mamy teraz, należałoby zamienić na inny, tak? Czyli właśnie takie burzenie statusu quo, burzenie, zwracanie uwagi na to, że to, co jest powszechnie uznawane, można byłoby na przykład zrobić inaczej, tak? Czyli na przykład w szkole niekoniecznie muszą być tylko lekcje takie z nauczycielem face to face, tak? Czyli przychodzimy na przykład do szkoły codziennie, ale też na przykład może fajnie byłoby łączyć też e-learningi, tak? Czyli właśnie takie zastanawianie się nad tym, co można byłoby zrobić, żeby w tej naszej rzeczywistości było lepiej. Ok, i mamy kompetencje techniczne. No tutaj wiadomo, że kompetencje techniczne, czyli właśnie związane z informatyką, z inżynierą, no są coraz bardziej popularne i jest coraz większe na nich zapotrzebowanie. Według badań Instytutu McKinsey popyt na kompetencje programistyczne do 2030 roku wzrośnie o 90%, a no już teraz osoby w tym profilu IT są bardzo poszukiwane na rynku pracy i potrzebne, więc to będzie się coraz bardziej rozwijać. I tak,
Kompetencje techniczne, zaawansowane, specjalistyczne, kompetencje cyfrowe, tak, czyli właśnie znajomość języków programistycznych, znajomość zastosowania systemów komputerowych do naszej codzienności, umiejętność stworzenia aplikacji mobilnych, umiejętność programowania i kompetencje inżynierskie, czyli właśnie badania, tworzenie badań naukowych, prowadzenie właśnie rozwój akademicki, tak? Te kompetencje inżynierskie to są po prostu tak jak nie tylko te związane z komputerem, ale też na przykład chemiczne, budowlane, tak? Czyli też w tym kierunku. Okej. Jakie można powiedzieć, że są zawody przyszłości prognozy? Tak mniej więcej teraz statystycznie pracownicy zmieniają swoje miejsce pracy co 5 lat. Myślę, że wasze pokolenie będzie zmieniać tę pracę jeszcze częściej, więc od razu powiem, że nie można się nastawiać na to, że będę miał jeden zawód i ten zawód będę wykonywać od na przykład skończenia studiów do emerytury. Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, żeby właśnie cały czas się rozwijać. Tutaj wymieniłam kilka takich zawodów w przyszłości, oczywiście jest ich dużo więcej, ale to, co właśnie jest takie najważniejsze, tak? Czyli właśnie tak, coraz bardziej się rozwija dział e-commerce i mediów społecznościowych, tak? Coraz bardziej właśnie ten marketing, promocja, no, która jest bardzo ważna w każdej branży, czyli specjaliści w tej dziedzinie będą coraz bardziej poszukiwani, no coraz bardziej się digitalizuje, tak? Czyli coraz więcej będzie tych działań marketingowych właśnie tutaj w internecie, czy poprzez inne nośniki cyfrowe. Projektant User Experience i interakcji maszyna-człowiek, tak? Czyli tutaj właśnie te kompetencje współpracy, te kompetencje poznawcze łączą się właśnie z tymi kompetencjami społecznymi, czyli właśnie taka umiejętność, połączenie umiejętności współpracy, empatii, zrozumienia drugiego człowieka w połączeniu właśnie z kompetencjami poznawczymi i inżynierskimi, tak? Czyli co na przykład możemy zrobić, żeby jakaś strona internetowa była przyjazna dla odbiorcy, tak? Żeby właśnie się, że właśnie dobrze, wygodnie można było z niej korzystać, ale nie tylko strony internetowe, ale też inne usługi, produkty, więc tutaj będzie ważne, żeby właśnie tak potrafić stworzyć maszynę, która będzie właśnie przyjazna człowiekowi. Specjalista do spraw szkoleń i rozwoju, no, ponieważ jest ta zmienność, niepewność, i będziemy po prostu zmuszeni do tego, żeby się cały czas rozwijać, cały czas brać udział w przeróżnych szkoleniach, no to właśnie też specjaliści do spraw szkoleń, trenerzy, ogólnie osoby, które zajmują się rozwojem ludzi będą poszukiwani. Też to będzie wyglądało inaczej. Już powoli jest coraz więcej, tak jak na przykład dzisiaj mamy takich form rozwoju za pomocą platform,
za pomocą platform e-learningowych, tak, czyli właśnie tutaj mimo wszystko też trzeba zwrócić uwagę na to, że nawet jeżeli podejmiemy decyzję, żeby na przykład zostać pedagogiem, czy na przykład właśnie tym trenerem, czy specjalistą ze spraw szkoleń, to i tak z techniką musimy być za pan brat, bo coraz więcej tych szkoleń też będzie właśnie opracowywanych na nośnikach cyfrowych i też będzie właśnie taką metodą pośrednią, czyli właśnie platformy e-learningowe. Specjalista inżynierii i robotyki, czyli właśnie no, tworzenie robotów, tak? Coraz więcej będzie to, co się łączy oczywiście z informatyką, no ale też z mechaniką, z mechatroniką, z budowaniem maszyn, tak? Co coraz częściej też maszyny będą będą zastępować właśnie ludzi, więc tutaj też bardzo, bardzo dużo pracy będzie dla specjalistów inżynierii i robotyki. Specjalista do spraw ludzi i kultury, tak? Mamy świat taki bardzo nakierowany na rozwój techniki, ale coraz właśnie więcej coraz więcej jest takich wyzwań odnośnie rozwoju poznania ludzi i kultury, tak? Czyli coraz głębiej bada się to, jakimi mechanizmami pod jakim mechanizmem podlega człowiek, też no, coraz bardziej te firmy, w których będziemy pracować, albo które na przykład będziemy prowadzić, one też będą międzynarodowe, tak? Więc to też jest, już teraz jest taki zawód właśnie specjalista, trener do spraw kompetencji międzykulturowych, tak? Czyli właśnie takiej znajomości różnic kulturowych, adaptacji, asymilacji, tak? Czyli właśnie wdrażania się do kultury, przeciwdziałania na przykład szoku kulturowego, tak? Czyli właśnie no to też będzie ważne, żeby potrafić zrozumieć właśnie człowieka z innej kultury, ale też w ogóle jak działa właśnie, jak działają mechanizmy, które nami kierują. Specjalista big data, czyli właśnie analizowanie, zbieranie, przetwarzanie informacji, umiejętność zarządzania informacją, umiejętność przewidywania, wydawania wniosków, co się wiąże właśnie z zebranymi informacjami, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność głębokiej analizy danych, no to właśnie taka skrupulatność i umiejętność właśnie opracowywania, tak, danych. Programista, analityk oprogramowania, ja trochę właśnie jak wspominałam w tych kompetencjach technicznych, no tutaj właśnie coraz bardziej będą potrzebni programiści, już cyfryzacja, digitalizacja, automatyzacja coraz częściej wprowadzana do firm, coraz więcej nowych języków oprogramowania, więc właśnie tutaj też jest bardzo ważne, żeby zwrócić na to uwagę. Też tak dużo mówię właśnie o tych kompetencjach technicznych i tak mówiłam na początku, żebyście zwracali uwagę na swoje wartości,
na swoje umiejętności, na swoje mocne strony. To jest niezwykle ważne, ale też nie zapominajcie właśnie o tym, żeby bez względu na to, jaki zawód sobie wybierzecie, żeby właśnie rozwijać też te kompetencje techniczne, no bo niestety już tutaj się nie możemy bez tego obyć. I też języki obce. Tak, tutaj też nawet nie te języki obce, które są ościenne, tak, czy bardzo popularne, jak ten angielski czy niemiecki, ale no, świat staje się coraz mniejszy. I też firmy, które są w stanie współpracować z krajami, które są coraz dalsze, coraz właśnie, które przede wszystkim mają duży potencjał, to mają większą szansę na sukces, tak? Czyli uczenie się języków, czy skandynawskich, czy azjatyckich, czy na przykład latynoamerykańskich, tak? Więc warto jest o to zadbać, zwłaszcza właśnie w tym waszym młodym pokoleniu, tak? Żeby rozwijać swoje języki. Oczywiście te wszystkie. Nie musicie je rozwijać w tym samym poziomie, tak? Są osoby, które wybiorą sobie na przykład ścieżkę menedżerską i te kompetencje społeczne będą mieć taką najbardziej mocną stroną, tak? I na tym powinny się najbardziej skupić. Są takie osoby, które bardzo, bardzo dobrze będą się czuły na przykład w tych kompetencjach technicznych, tak? I na przykład trochę trudniej będzie im właśnie rozwijać te kompetencje społeczne, tak? Czyli nie musimy mieć wszystkich kompetencji na takim samym wysokim poziomie, ale powinniśmy dbać o to, żeby każda z tych kompetencji gdzieś tam była przez nas rozwijana, żeby też dbać o siebie, tak? Czyli właśnie żeby też w tym świecie WUKA, w tym świecie zmian umieć zadbać o siebie, umieć pracować pod presją czy czasu, czy pracy, czy właśnie tych szybkich, niejasnych sytuacji. Języki obce. I to powiedziałabym, to są takie najważniejsze kompetencje, na jakie właśnie powinniśmy zwrócić uwagę. Okej. To czy macie może jakieś pytania? Że nie. Może chcielibyście, żebym coś dopracowywała, coś z którejś kompetencji, o którejś kompetencji powiedziała więcej? Czy o którymś z zawodów? Może macie jakieś wątpliwości? Może na przykład coś było dla was niejasne, chcielibyście, żebym jeszcze coś powiedziała?
Może na przykład chcielibyście wiedzieć więcej na temat tego, jak na przykład rozwijać tą swoją samoświadomość, tak? Czyli co tutaj jest ważne, tak? Czy na przykład jakie czynniki chcielibyście, znaczy jakie są ważne, żeby właśnie się rozwijać, tak? Czy na przykład jak to zrobić? Tak, właśnie jak odkrywać te swoje talenty, bo to właśnie jest częste pytanie młodych ludzi, jakie mam poznać siebie, tak, czy w jakie sposoby. Tutaj. Jak odkryć w sobie talent? Tak. To znaczy, Mileno, po pierwsze, ważne jest, żeby sobie przeanalizować swoje wartości, tak? Czyli to, co jest, mówiąc najprościej, dla mnie najważniejsze. Co chciałabyś robić w pracy? Na przykład najczęściej, tak, czy na przykład jakie problemy chciałabyś rozwijać, jaką na przykład, co daje ci największą satysfakcję. Później warto się zastanowić nad takimi swoimi predyspozycjami wewnętrznymi, które wynikają z twojego, że tak zawsze mówię, naturalnego DNA, tak, czyli możesz na przykład sobie zrobić jakiś test predyspozycji zawodowych, na przykład Shane'a albo Holanda, albo na przykład Galupa czy Frisa, i tego typu testy nakierują cię, pomogą ci w zbiorze twoich zasobów, twoich mocnych stron, które wynikają z samej twojej osobowości. Tak? Później dobrze jest się zastanowić, jakie mam umiejętności takie specyficzne, specjalne, tak? Czy na przykład poczucie rytmu, czy jakieś właśnie sportowe, czy na przykład nauka języków obcych, tak? Czyli czym więcej umiejętności sobie wypiszesz, tym lepiej. No też ważne jest, żeby się zastanowić nad tym, co ja w ogóle lubię robić, tak? Dlatego, bo no, w pracy spędzamy ponad 8 godzin dziennie. Mam nadzieję, że to się skróci w przyszłości. No ale spędzamy bardzo dużo czasu, więc dobrze też jest sobie przeanalizować to, co lubię. I wtedy będziesz miała wynik, tak? Wtedy się lepiej poznasz, wtedy łatwiej ci będzie podjąć decyzję, w którą stronę iść dalej. Oczywiście też talenty po prostu poznajemy przez doświadczenie, tak? Czyli na przykład poprzez udział w jakimś wolontariacie albo w jakimś projekcie będziesz na przykład miała jakieś zadania, na przykład przygotowania na przykład jakiejś promocji, tak? Czy na przykład napisanie jakiegoś tekstu promocyjnego, i no i wtedy na przykład sobie zobaczysz, że w tym jesteś dobra, tak? Czyli właśnie takie przeanalizowanie siebie, to co ja, co jest dla mnie ważne, co ja lubię, jakie mam umiejętności albo do jakich umiejętności mam potencjał, tak? W tym mogą właśnie nam też pomóc te testy, i później właśnie sprawdzenie tego, czy odkrycie tego jeszcze podczas praktyki, tak? Czyli na przykład właśnie jakichś wolontariatów, jakichś praktycznych zadań. Tutaj też bym sugerowała, żeby nie robić tego samemu, ale też właśnie, żeby się na przykład zgłosić do pedagoga w szkole, czy właśnie gdzieś poszukać możliwości wzięcia udziału w warsztatach, gdzie możesz razem ze specjalistą wyciągnąć wnioski właśnie, jakie masz talenty. Jana napisała dobry wieczór, ale nie jest to jeszcze pytanie.
Alicja, widzę, że pisze. Ok, więc na początku webinaru było dokładnie to, co mówiłam wcześniej, tak? Czyli właśnie mówiłam o tych mocnych stronach, czyli jak właśnie odkrywać swoje talenty. Też na przykład takim dobrym sposobem, sposobem na potwierdzenie na przykład swoich mocnych stron albo swoich umiejętności jest zrobienie sobie, co tak nazywam, audytu zewnętrznego, tak? Czyli zapytanie się na przykład 5 bliskich osób, jak uważają, jakie ja mam mocne strony, tak? I wtedy sobie też zobaczymy, jak postrzegają nas inni i to, co się właśnie pokrywa, tak? Czy na przykład te, które mocne strony się powtarzają, a może na przykład mamy jakieś mocne strony, czy jakieś talenty, od których właśnie sobie nie zdawaliśmy sprawy. Tak, czyli też właśnie pytanie się innych, jak uważacie, jakie ja mam mocne strony. Ok, czy jeszcze może ktoś ma jakieś pytania? Czy może na przykład zainteresował Was któryś z tych zawodów przyszłości, tak? Czyli na przykład jakie są możliwości wykształcenia w tych zawodach, tak? Jakie są, czy na przykład wszędzie trzeba kończyć studia wyższe, w których trzeba, w których nie trzeba. Tak, na przykład specjalista działu e-commerce i mediów społecznościowych. No oczywiście dobrze byłoby, jakby skończył studia w tym kierunku, ale jest to, są takie umiejętności, które możemy pozyskać poprzez swoją własną pracę, tak? Czyli możemy być tutaj w tym temacie samoukami. Są osoby, które na przykład są bardzo zdolne i mogą na przykład też nauczyć się same programowania, tak? Czyli na przykład pójść na informatykę jest przydatne, ale niekoniecznie na przykład trzeba mieć dowód, dyplom na to, że się skończyło studia wyższe. Tak? W przeciwieństwie na przykład do specjalisty do spraw szkoleń i rozwoju, gdzie no, nieskończenie jakichś studiów humanistycznych, to jest psychologia, czy pedagogika, czy zarządzanie, to niestety myślę, że już tak zostanie, że już tutaj zawsze trzeba będzie mieć studia i dyplom na to, że się pozyskało na to wiedzę. No i też trudność na przykład takich rzeczy nauczyć samemu, bez interakcji z grupą, zespołem, z drugą osobą. Może ja zadam pytanie, co wy wynieśliście z tego webinaru, co na przykład było dla was ważne, o czym na przykład może nie wiedzieliście. Teraz usłyszeliście coś nowego.
Widzę, że Alicja i Milena piszą. No, zapraszam do interakcji. Alicja pisze, napisała, że zaciekawiły mnie przede wszystkim zawody przyszłości. Super. A czy na przykład Alicjo już któryś z zawodów ci się szczególnie podoba, czy na przykład chciałabyś, żebym opowiedziała o którymś z nich więcej, albo na przykład coś dla ciebie jest niejasne, lub cię na przykład niepokoi, albo jesteś ciekawa konkretnie któregoś zawodu, jakie konkretnie umiejętności czy kompetencje trzeba mieć. Co mogę jeszcze dodać do zawodów przyszłości? Tak. Na pewno zawody związane z nieruchomościami, tak? Czyli będzie ich, będzie się, że tak powiem, coraz więcej budować, ale też jest związane z tą inżynierią, tak? Że tutaj też ta branża bardzo bardzo idzie w dobrym kierunku. Też na przykład zawody związane z na przykład prawem międzykulturowym, tak? Czyli prawo wciąż pozostanie takim zawodem przyszłości, natomiast no, już też na przykład będzie wyglądać inaczej, tak, niż teraz, bo trzeba będzie się jakby uczyć rozumienia, interpretowania prawa czy będzie handlowego, międzynarodowego, korzystania prawa, przygotowania się do rozumienia zapisów prawnych w innych krajach. Okej. Milena napisała, dowiedziałam się o bardzo ciekawych zawodach i co zrobić, aby mieć lepszą przyszłość. No to pytanie, powiedziałabym, jest bardzo ważne, jest bardzo fajne. Co można, żeby mieć lepszą przyszłość? Przede wszystkim trzeba o nią sobie zadbać, tak? Czyli pytać się. Proponowałabym też spróbować sobie znaleźć mentora, tak? Na przykład teraz mamy takie możliwości, coraz więcej osób, które są takimi ludźmi sukcesu, chcą pomagać, wspierać młodzież, młodych ludzi właśnie w rozwoju, więc dobrze tutaj byłoby sobie znaleźć jakby kogoś takiego, na kim można byłoby się wzorować i patrzeć na to, na przykład jakie kursy on skończył, jakie szkolenia, jakie studia, jakie musiał mieć cechy charakteru, żeby dojść do sukcesu. Ale też dobrze byłoby znaleźć taką osobę. To niekoniecznie musi być taki taką osobę, która właśnie będzie nas wspierać właśnie w tej branży, tak? Czyli na przykład jeżeli powiedzmy w takim zawód stary jak świat, czyli na przykład aktor, tak? Czyli żeby na przykład sobie śledzić ścieżkę kariery na przykład jakiegoś wybranego aktora, poznać też jakiegoś na przykład aktora i dowiedzieć się właśnie więcej, jakie on ma cechy charakteru, jakie musiał pozyskać kompetencje, co go wyróżnia, no ale też wasza przyszłość w waszych rękach, tak? Czyli tutaj też trzeba się umieć wykazać tym, żeby dbać o to, żeby właśnie rozwijać te kompetencje. Jesteście teraz uczestnikami tego webinaru, więc to już o was dobrze świadczy, że się interesujecie swoją przyszłością, ale tutaj właśnie taka samodzielność, pytanie, szukanie,
odpowiedzi, tak, na to, co ja mogę jeszcze zrobić, tak, czyli właśnie szukanie tych nowych projektów, gdzie mogę realizować, rozwijać kompetencje. I teraz tak, czy zawód sweterera jest zawodem przyszłości? Jest, natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, jak bardzo się automatyzuje. Tak, czyli no, na pewno będą powstawać nowe programy IT, które będą wspierać spedycje, więc tutaj jak najbardziej, natomiast no, w coraz bardziej połączeniu z kompetencjami tymi technicznymi. A który zawód w przyszłości według Pani będzie najczęściej wybierany? No myślę, że tutaj coraz częściej będą te zawody związane właśnie z tym programowaniem, tak? Natomiast no to też nie jest tak do końca, żeby iść tą ścieżką kariery, którą idą wszyscy, tak? Bo jeżeli nie mamy ku temu potencjału, to lepiej jest wybrać to, co nas w cudzysłowie kręci, gdzie czujemy flow, gdzie czujemy, że coś jest naszą pasją, niż tylko dlatego, bo jest prestiżowy i dobrze płatny, bo jak będziemy mistrzami w danym zakresie, w danym branży, na danym stanowisku, to też sobie poradzimy. No ale tak, właśnie w tych zawodach przyszłości, które wymieniłam, no to właśnie większość z tych będzie wybierana. No pewnie też zostaną takie klasyczne zawody właśnie jak medycyna, jak prawo. Big data. Gdzie można się tego nauczyć? No już teraz większość uczelni wyższych, zwłaszcza w takim profilu technicznym, ma taki kierunek właśnie big data, więc na przykład Akademia Leona Koźmińskiego, w której ja pracuję, ma ten kierunek. Są też kursy, ale jeżeli właśnie tak chciałbyś mieć Sławomirze dyplom z big data, to jak najbardziej warto skończyć studia wyższe. Czy zawody związane z opieką nad osobami starszymi, chorymi, czy one też są przyszłościowe, pyta Alicja. Oczywiście też są. Natomiast tutaj też te, tak na przykład jak tutaj wymieniam ten zawód projektant, to już jest interakcja maszyna-człowiek, tak? Czyli tutaj też na przykład będzie trzeba się zastanawiać, trzeba będzie umieć projektować, jak rozwiązać problemy na przykład starszych osób. Tak, czyli na przykład specjalista ze szkoleń i rozwoju, czy na przykład specjalista ze spraw ludzi, kultury, no to też są takie zawody, które gdzieś tam są pokrewne, tak? Czyli na przykład osoba, która zajmuje się wspieraniem rozwoju starszych osób. Tak, czy na przykład specjalista do spraw ludzi, no to też specjalista do osób starszych. No jak chodzi o takie opiekunki, tak? No to oczywiście też. Teraz jest też taki nowy zawód, on wchodzi. To jest taka osoba, która wspiera tą osobę starszą, tak? Ale nie na takiej zasadzie, że na przykład ją pomaga jej na przykład się ubrać, czy podaje leki, tak? Tylko na przykład razem z nią wychodzi do teatru, tak? I właśnie organizuje jej czas wolny, załatwia na przykład jakieś problemy prawne, tak? Czy na przykład gdzieś tam
razem z tą osobą spędza czas, czyli właśnie tak współtowarzyszy tej starszej osobie, ale to nie znaczy, że ta starsza osoba jest jakoś bardzo chora, tak, tylko po prostu gdzieś tam ciężko jest jej załatwić niektóre sprawy, no i też po prostu potrzebuje towarzystwa. Alicja napisała, że społeczeństwo się starzeje, dużo osób z Polski wyjeżdża za granicę, gdzie pracuje w ten sposób. No tak, to jest prawda. Dużo osób wyjeżdża z Polski, żeby się opiekować starszymi osobami, ale też dużo osób wyjeżdża z Polski, żeby robić kariery w innych branżach. Tak, nie tylko opiekując się osobami starszymi, ale też właśnie bardzo bardzo dużo osób wyjeżdża, no, żeby na przykład robić karierę w finansach, w marketingu, tak w zasadzie w nowych technologiach. No ale tutaj też na przykład rozwój startupów też, czyli właśnie tych nowych technologii, też jest coraz bardziej dynamiczny, więc też już tak nie jest, że aż tak dużo ludzi wyjeżdża, tak jak na przykład wyjeżdżało 10 lat temu. Tak, Alicja napisała, nie każdy ma zdolność z zakresu IT lub matematycznie, nie będzie mu dane zostać inżynierem. I to jest prawda i też nie chcę was tutaj przekonać, żebyście wszyscy zostawali programistami, no bo to też nie o to chodzi, tak, żeby tylko były języki programowania, bo na przykład takie zawody, na przykład jak kucharz, tak, no, będą istnieć, tak, zawsze, bo zawsze będziemy musieli jeść, tak. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że właśnie te umiejętności IT, one będą się coraz bardziej przeplatały właśnie z resztą zawodów, czyli jak na przykład Alicjo, wybierzesz sobie drogę, ścieżkę kariery pedagoga, no to musisz być przygotowana na to, że na przykład będziesz musiała prowadzić lekcje, szkolenia na przykład poprzez platformę e-learningową, tak? Czyli będziesz musiała się umieć obchodzić z urządzeniami, z programami w zakresie twojej dziedziny. Czy w Polsce istnieją warunki do uprawnienia zawodów w przyszłości, czy będą miejsca w pracy w tych zawodach? No oczywiście, że istnieją, trzeba tylko chcieć, tak, trzeba próbować, trzeba szukać. Mamy taką możliwość, że nasza edukacja w Polsce jeszcze jest darmowa, tak, więc jak najbardziej można się w tym zakresie rozwijać, można szukać możliwości różnych stypendiów, też coraz częściej pracodawcy wynagradzają młode talenty i sami proponują własne stypendia, własne nagrody. Też korzystajcie z programu Erasmus, dlatego bo program Erasmus też jest nie tylko dla studentów, ale też właśnie dla młodzieży, dla młodszej młodzieży, tak? Czyli można też próbować wyjeżdżać za granicę, może nie tak na zawsze, ale też właśnie korzystać z tych możliwości, żeby na przykład uczyć się języków obcych, tak, czy żeby właśnie mieć możliwość rozwijania tych kompetencji międzykulturowych. Mamy też internet, więc też jest taka prawda, że bardzo dużo można się nauczyć przez internet, wiele umiejętności można rozwijać poprzez kursy, które są internetowe, tak, więc kurs może być na przykład międzynarodowy, ale
po prostu w Polsce sobie go odbyć. Więc i czy będą miejsca pracy w tych zawodach? No tak, no jakby nie było miejsc pracy w tych zawodach w Polsce, no to bym o nich nie wspominała. Ok, czy są może jeszcze jakieś pytania? Może macie jakieś pytania do pytań? Może czegoś nie zrozumieliście? Chcielibyście, żebym doprecyzowała? Może coś zwróciło Waszą uwagę. Pamiętajcie też, żeby te kompetencje przyszłości i ogólnie w to, jak wygląda rynek pracy, śledzić cały czas. Tak, dlatego, bo dlatego, tak jak właśnie wspominałam na początku o tym świecie WK, tak, to będzie się zmieniać. Te prognozy na przyszłość, one są, ale też wiele czynników na nie wpływa, tak? Czyli coś może być bardziej przyszłościowe, mniej przyszłościowe. Wiele zależy też od jakichś czynników, na które nie mamy wpływu, tak? Jak na przykład teraz mamy tą chorobę gruźlicy z Chin, tak, koronawirus. Tutaj to też ma wpływ na rynek, tak, czyli na przykład jeżeli ktoś współpracuje z Chinami, ma jakąś firmę, która zajmuje się dostarczaniem, eksportowaniem, importowaniem czegoś z Chin, no to tutaj jest w sytuacji kryzysu, tak? Więc to też na rynek pracy ma bardzo dużo wpływ, bardzo dużo czynników. No i też trzeba starać się na to reagować, tak? Czyli właśnie nie opierać się tylko na przykład dwóch, trzech głównych swoich umiejętnościach, ale też pamiętać o tym, żeby się rozwijać cały czas i obserwować rynek, tak? Obserwować swoją konkurencję, obserwować, co jest nowego, sprawdzać, co się dzieje w innych krajach, tak? Sprawdzać, też kombinować, czego jeszcze nie było. Tak? Pytać się w takim ciekawym świecie, co na przykład jeszcze mogę zrobić. Żeby się rozwijać. Tutaj dostałam informację, że powoli kończy nam się czas, więc jeżeli macie jeszcze jakieś ostatnie pytanie, to zapraszam. Jest teraz, powiem, ostatni moment, żeby mi je zadać. Widzę, że chyba już nikt pytań nie ma, nikt się nie wyrywa. Więc ja bardzo chciałabym Wam podziękować za to, że byliście ze mną, że mnie wysłuchaliście. Tak, właśnie, że byliście. Dziękuję za.
Za Wasze opinie, że się Wam podobało. Super. Ja też Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie pamiętać o tym, co Wam powiedziałam, że będziecie korzystać z tej wiedzy. Życzę Wam miłego wieczoru i mam nadzieję, że będziecie brać aktywnie i często udział właśnie w takich webinarach, bo to właśnie też jest jeden z możliwości właśnie rozwoju, no i na końcu Waszego sukcesu. No jeszcze słowo mi coś. Dziękuję nawzajem. Pozdrawiam. Do widzenia.